Pająk w ogrodzie to program, w którym tworzymy z widzami wymarzone ogrody. Dobieramy idealne receptury i nawozy. Pokazujemy, jak odżywić glebę i ochronić rośliny. Pająk w ogrodzie to nowy początek Twojego ogrodu. Profesjonalne i bezpieczne nawożenie ogrodu. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Pająka w ogrodzie. Witamy ponownie u Pani Pauliny. Dzień dobry. Przyjechaliśmy równo po 2 tygodniach zobaczyć efekty, które nastąpiły po zastosowaniu Magic PK. Pani Paulino, co się działo przez te 2 tygodnie? Trawa rosła. Rosła. To zdecydowanie to, co się działo. Rosła, zieleniła się i napełniała się mocniejszym, bardziej intensywnym kolorem. Jak zadowolone dzieci są? Po trawniku. No, dzieci są bardzo zadowolone. A mąż od koszenia? Czy dużo więcej było trawy do skoszenia? Czy... Mąż od koszenia po prostu powiedział, że więcej panów nie wpuści. Rozumiem. Co jeszcze takiego stało się z trawą? Co można zobaczyć? Stała się gęstsza. Gęstsza, czyli nastąpiło? I też tutaj w tej części centralnej, tutaj kiedyś mieliśmy dosyć duże drzewa owocowe, które wycięliśmy. I po tym właśnie, nie wiem z czego to wynika, czy była to kwestia, nie wiem, wyjałowienia ziemi tutaj w tym czasie, czy jakiś tam wahań, nie wiem, poziomu gleby. Tutaj zawsze ten obszar właśnie na środku był chyba najbardziej problematyczny, był taki... Najsłabszy. A teraz faktycznie wygląda to dużo, dużo lepiej. Wyrównało się, trawa stała się grubsza. Widać też nowe przyrosty od rozkrzewienia. W związku z tym nowe źdźbła trawy wyrastają. Co z ogrodem? Co z bukszpanami? Proszę zobaczyć. Wszystkich. Proszę zobaczyć. Tak, przyrosty są faktycznie są większe. I to w ciągu dwóch tygodni. W ciągu 2 tygodni. Panie Grzegorzu, a proszę powiedzieć, czy to nie jest problem, czy nie jest problemem nawożenie ogrodu właśnie w takim momencie, w którym w tym momencie jesteśmy, czyli już, no powiedzmy tam w połowie sierpnia? Właśnie. Jakie mamy skojarzenia z nawożeniem jesiennym czy sierpniowym? Każdy się obawia, stosując nawozy, że dalej będą wybujałe rośliny. W związku z tym, że w naszym Magic PK nie mamy w ogóle azotu, to azot jest tym czynnikiem, który powoduje ten natychmiastowy też wzrost, natychmiastowy przyrost nowych źdźbeł, a czysty fosfor i potas generuje wysycenie jakby tych roślin i uzupełnienie w gleby. W związku z tym Magic PK można praktycznie stosować całą jesień, łącznie też zimą, bo ten nawóz aplikujemy, on wchodzi dopiero do kompleksu sercyjnego w glebie i dopiero jest pobierany. Tak jak niedźwiedzie, przygotowując się do snu zimowego, gromadzą zapasy, tak samo rośliny transportują soki komórkowe do systemów korzeniowych, tak aby ruszając wiosną wegetację, mogły korzystać z systemu korzeniowego, z tego, co tam zgromadziły, a nie z nowych substancji, z nowych pierwiastków, które my im wprowadzimy wczesną wiosną, bo czasami są takie warunki atmosferyczne, że nie pozwalają na wzrost, a z systemu korzeniowego może w tym momencie pobrać te składniki. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby zadbać o tą glebę, aby w przyszłym roku mogło to pięknie wszystko rosnąć, żeby było zdrowo. No i oczywiście też tanie. Każda regeneracja czy wprowadzanie pierwiastków początkowo kosztuje troszeczkę więcej, a w związku z tym jesienią możemy skorzystać z tych naturalnych pierwiastków, które są dużo tańsze i uzupełniają nam cały ten profil glebowy. Pani Paulino, poleci Pani Kumo Garden? Polecam. Zdecydowanie polecam. Dziękujemy wszystkim za oglądanie naszych odcinków, za telefony. Zapraszamy wszystkich na kolejne odcinki, w których pokażemy kolejne efekty, które uzyskaliśmy. Tutaj bardzo spektakularne z tego względu, że w ciągu 2 tygodni nastąpiły takie zmiany. Czasami regeneracje trwają dłużej u Pani Pauliny, w związku z tym, że dbała również o ogród. Tak. I jest również to nawadnianie, mimo tych upałów, które przed chwilą mieliśmy, te efekty nastąpiły w ciągu dwóch tygodni oraz takie przyrost. Zapraszamy wszystkich również na naszą stronę internetową oraz na YouTube do obejrzenia kolejnych odcinków i do obejrzenia prezentacji, w jaki sposób zadbać już teraz oraz późną jesienią o trawniki oraz wszystkie inne iglaki i rośliny wieloletnie, w taki sposób, żeby w przyszłym roku ich start był dużo, dużo lepszy niż zwykle. Kumo Garden. Piękno ogrodu, bezpieczeństwo oraz skoncentrowane, rzeczywiste nawozy. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu internetowego, gdzie mogą Państwo zakupić całe receptury oraz pakiety dla swojego ogrodu. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję jeszcze raz Pani Paulino i do zobaczenia w Kumo Garden. Pająk w ogrodzie to program, w którym tworzymy z widzami wymarzone ogrody.
Dobieramy idealne receptury i nawozy. Pokazujemy, jak odżywić glebę i ochronić rośliny. Pająk w ogrodzie to nowy początek Twojego ogrodu. Profesjonalne i bezpieczne nawożenie ogrodu.